The Joy of Creation Story Mode to gra, która opiera się w dużym stopniu na twoim słuchu, spostrzegawczości oraz na szybkim podejmowaniu decyzji. Więc co się stanie, jeśli spróbujemy przejść tą grę bez jednej z tych cech? Witam w filmie, gdzie przechodzę The Joy of Creation Story Mode bez dźwięków. Chcę tylko wspomnieć, iż ten film jest inspirowany serią filmów Chicken Ninja 42, której utrudniał sobie przejście różnych gier w różny sposób. Polecam sprawdzić, link w opisie. Piwnica. Piękne miejsce, które za każdym razem jest inne. Okej, w skrócie to mamy przesrane, jak zawsze. Schodzimy do piwnicy i tu pojawia się problem. Według wiki gry w tym poziomie gramy Michaelem, ale trochę średnio to do mnie przemawia, nie pasuje zbytnio to, więc jakby... No, dziwne, nie wiem jak, w jaki sposób, nie rozumiem. Tak czy inaczej, będziemy musieli wypełnić wolę Golden Freddy'ego, robiąc questy, które nam da. Faza pierwsza. Musimy przejść do drzwi i zawrócić do łazienki, lecz na drodze staje nam Endo Seamoth. Jeśli podejdziemy do niego za blisko, po prostu nas zabije. Faza druga. Musimy znaleźć 4 itemy od głównych animatroników serii. Kapkę Kiczyki, który jest za plakatem. Trzeba chwilę poczekać, aby to, co się na nas tam czai, odeszło i dało nam wziąć ciastko. Gitara Boniego jest w lewej szafie. Hack Foxiego jest w koszu na śmieci, a kapelusz Freddy'ego leży na półce obok monitorów. Wszystkie rzeczy musimy wsadzić do pieca. Jest jednak jeden haczyk. Gdy weźmiemy kapelusz Freda, przy piecu pojawi się Endo Seamoth, więc musimy sprytnie to rozegrać. Faza trzecia. Musimy wpisać kod, rozwiązując zagadkę na ścianach. Gdy otworzy nam się brama, zobaczymy nowego przeciwnika. Endo B. Angel. Cóż, jest to najtrudniejszy z tych Endo, bo musimy na niego patrzeć, aby się nie ruszał. Więc wymijamy go, wpisujemy drugi kod, odpowiadający prezentom na rysunkach, bla bla bla. Bierzemy klucz i mamy to z głowy. Faza czwarta. Najprostsza z faz, zdecydowanie, gdyż nasze zadanie jest trzymać W i iść przed siebie. Goni nas Endo F. Red, ale jak mówiłem, to dość prosta sekwencja. Faza piąta. I tu zaczyna się problem. Otwierają nam się bramy, a za nimi są dwa anielskie endoszkielety. Musimy je wyminąć, a potem przejść pomiędzy dwoma Endo Seamoth, aż dotrzemy do przycisku, który po otwarciu udostępnia nam wejście na schody. Oraz kolejnego Endo B. Angel. Więc z trzema aniołkami na głowie musimy przejść do drzwi, po czym wrócić do łazienki. Faza szósta to tylko dojście do drzwi wyjściowych. Zapomniałem wspomnieć, iż istnieje jeszcze Endo R. Blue, który mówi nam co jakiś czas, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, musimy wrócić do łazienki i tyle. No to czas na speedrun. Do you believe in spirits? Many do. Many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures. To die, everything has an end at some point. Even if that point comes sooner than you'd wish. Dobra, z tego co pamiętam, czapka przywołuje tutaj takiego pacjenta. Papkejkiem najpierw, tylko nie wiem ile tu mam poczekać. Ile tu mogę czekać na to? Już? Mam 50-50. Jeden z tych czapek jest dobry. Droga jest zła. O
Oj, dobra, ja może się cofnę w takim razie, jak mnie tak ma trząść. Orzeł to lewo, reszka to prawo. Reszka, czyli prawo. Fajnie byłoby nie zwalić tego. Sekunda, kurwa. No nie mogę wsadzić. Okej. Okay. A. No tak. Kurwa, no gdzie jest to przejście? Idzie dość zwinnie. Długo tak będę szedł? Biegnij! Biegnij, coś mnie goni! Coś mnie goni! Coś mnie goni! Kurczę, wiecie co jest ciekawe? Za każdym razem jak robię ten challenge, jak przechodzę jakiś poziom, to za każdym razem robię coś innego, nie? W sensie innego. Oglądam sobie coś, nie? Teraz też oglądam. To nie było dwóch przypadkiem? No właśnie, to ja też myślałem. Tylko było ten przycisk. Okej. 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 O nie. Nie, nie. Spokojowałem się. Nie zaliczyło mi. No daj mi widzieć.
Czemu to się nie otwiera? Teraz, że to dopiero... Co to ma być? Dużo ekscytujące widowisko. Okej, było intensywne. Okej, tym razem się nie zbugowałem. A, to tyle. No i G! Na spokojnie. Szkoda, że musiałem robić to dwa razy.